Wojskowe miasteczko stanęło na placu Staszica w poniedziałek. Za jego powstanie odpowiadał 12 Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej, Wielkopolski Sanepid oraz m.in. Straż Miejska. Będą to po raz pierwszy w Wielkopolsce na pewno badania hybrydowe. Badania hybrydowe polegają na tym, że jednocześnie będziemy mogli robić badanie osobom, które są w samochodach i te, które przyjdą do nas pieszo. I tak od wtorku pieszo i w aucie na placu zaczęły pojawiać się osoby, które zgłosiły się na bezpłatne badania. Ratownicy, żołnierze są świetnie do tego przygotowani, posiadają odpowiednie certyfikaty i jest to realizowane zgodnie z procedurą, czyli są w pełnym zabezpieczeniu. Każdy, kto ma pobierany wymaz, ma, dla niego są indywidualne rękawiczki, czyli po każdym wymazie wszystko jest wymieniane. Cała procedura zajmuje nie więcej niż kilka minut. Po przejściu przez stanowisko, na którym sprawdzane są nasze dane, przechodzi się do punktu pobrania wymazu z gardła. Osobom, które przyjechały autem, wymaz pobiera się poprzez otwarte okno. Kilka sekund i po sprawie. Bardzo szybko. Nie sądziłam, że tak szybko potrwa. Wrażenia bardzo pozytywne, także badanie trwało krótko i generalnie bez stresu. Organizacja super, bardzo przyjemni ludzie, jak to w wojsku. Także okej. Próbki trafiają do jednego z laboratoriów w kraju, które analizuje je pod kątem obecności koronawirusa. Wyniki mają być znane po kilku dniach. To nie są wyniki typu serologicznego badania, tylko badania RT-PCR, metodą genetyczną, więc to jest wiarygodne. Oczywiście, że wiarygodne. Informacja o wyniku testu pojawi się na indywidualnym koncie na stronie pacjent.gov. Osoby z pozytywnym wynikiem zostaną także poinformowane o tym telefonicznie przez sanepid, który nałoży na nie obowiązek kwarantanny. Takie przesiewowe testy mają pomóc w walce z epidemią. Dziś możemy mówić o tym, że skala wzrostu zachorowań na COVID-19 została wypłaszczona. Oczywiście są jeszcze w Wielkopolsce pewne ogniska, tak jak mieliśmy już wspomniane południe, ale na bieżąco monitorujemy sytuację i dynamicznie na nią reagujemy. Obecnie w Wielkopolsce na kwarantannie przebywa ponad 4000 osób, w powiecie pilskim 25. Sytuacja epidemiologiczna w samym mieście ma być efektem m.in. szybkiego wprowadzenia obostrzeń. Do tej pory wiele tych, które można było już poluzować, nie poluzowaliśmy. Między innymi są zamknięte nadal place zabaw, siłownie, te wszystkie elementy zewnętrzne, gdzie może dochodzić do przenoszenia bardzo aktywnego wirusa. Na bezpłatne badania można się nadal zapisać pod numerem widocznym na ekranie. Mobilne laboratorium będzie wykonywać testy do piątku.